Witam. Phantom 2 to na obecną chwilę już dość wiekowa konstrukcja. Niestety ceny jego baterii, nawet zamienników, zestarzeć się nie chcą. Dlatego spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak zastąpić oryginalny pakiet dowolnym. Znamienita większość informacji tu zawartych pochodzi z wątku założonego przez użytkownika DBS na forum Phantom Pilots, do którego link znajdzie się pod filmem. Zanim jednak zaczniemy, najpierw obowiązkowe straszonko. Niniejsze wideo opisuje modyfikację pakietu litowo-polimerowego. Nieostrożne traktowanie tego typu baterii może spowodować jej gwałtowny zapłon, a w konsekwencji poważne straty w mieniu, uszczerbek na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. W związku z tym wszelkie działania wykonywane na podstawie tego wideo są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Skoro już wiemy, co nam grozi, możemy się zabrać do pracy, a potrzebne nam będzie. Padnięta inteligentna bateria do Phantoma 2. Zaznaczam, że elektronika musi być sprawna, dlatego że bez niej Phantom 2 z nową baterią nie będzie chciał rozmawiać. Będziemy potrzebowali też jakiegoś zamiennika. Ja akurat wybrałem pakiet Multistar 5200, jako że i wielkościowo, i pojemnościowo odpowiada oryginałowi. Dodatkowo będzie nam potrzebne gniazdo balansera. Tutaj akurat w postaci przedłużacza, bo innego nie miałem. Oraz dla tych, którzy chcą przerabiać wtyczkę, dodatkowe złącze główne baterii. U mnie będzie to XT60, ponieważ takich baterii, znaczy baterii z takim złączem, głównie używam. Pierwszym krokiem jest rozebranie starego pakietu w celu odzyskania elektroniki. Aby to zrobić, trzeba najpierw usunąć przedni panel baterii. Trzyma on się na 8 zaczepach znajdujących się na obwodzie, po 2 na każdym boku. Można je podważyć, można je zniszczyć, to już kwestia wyboru. Należy też podważyć zaczepy, które oryginalnie trzymają pakiet w obudowie fantomatych, jednak nie radzę niszczyć, bo mogą się później przydać. Należy także zauważyć, że obudowa może nie chcieć zejść po dobroci, ponieważ niektóre modele mają tą obudowę również przyklejoną, co widać tutaj po śladach. Jak już zdejmiemy przednią osłonę, trzeba pakiet rozciąć dookoła. Zaznaczam z zachowaniem maksymalnej ostrożności, ponieważ przedziurawienie pakietu może zamienić go w granat zapalający, o czym zostaliście ostrzeżeni na początku tego nagrania. Po ostrożnym rozcięciu baterii ukaże nam się taki oto widok. Mamy tutaj cele i dwie płytki. Dolna płytka to nic innego jak tylko płytka dystrybucyjna łącząca cele ze sobą oraz stanowiąca podstawę dla złącza głównego baterii oraz posiadająca złącze komunikacyjne, którym inteligencja baterii Phantoma gada z resztą Phantoma. Natomiast górna płytka to jest ta właśnie cała mądrość, która monitoruje stan pakietu podczas jego pracy i odpowiada za jego prawidłowe ładowanie. Jak widać, nie ma tu jakiejś większej mycyi. Ten kabelek sterczący tutaj to jest czujnik temperatury, który raz na jakiś czas mniej doświadczonym pilotom płata figle, ponieważ próbują ładować pakiet bezpośrednio po locie, kiedy jest ciepły, a bateria informuje, że ładować się nie chce. Dalej mamy tutaj złącza główne oraz
sześciożyłową taśmę. Tajemnicza sześciożyłowa taśma to nic innego jak złącze balansera oraz dwa kable, które służą do komunikacji baterii z fantomem. One bezpośrednio łączą się ze złączem komunikacyjnym. I teraz patrząc kolejno. Pierwsze cztery kabelki, licząc od złącza głównego, to są złącza balansera. Czyli mamy plus, połączenie pomiędzy pierwszą a drugą celą, pomiędzy drugą a trzecią celą i minus baterii. Ostatnie dwa kabelki, jak już wspomniałem, to komunikacja, przy czym najbardziej zewnętrzny kabelek biegnie do najbardziej zewnętrznego złącza komunikacyjnego. I to są w sumie wszystkie informacje, jakie są niezbędne do przerobienia tej elektroniki do współpracy z typową baterią. To już jest kwestia wyboru, kto co chce zrobić ze swoją maszyną. Można, tak jak w linkowanym poniżej filmu wątku, wstawić sobie tą płyteczkę do wnętrza fantoma, łącząc ją na stałe, przynajmniej jeżeli chodzi o te dwa kabelki, z elektroniką fantoma. Na tych czterech wyprowadzam sobie złącze balansera do podłączenia pakietu. A stąd i stąd, czy wewnątrz fantoma, wyprowadzając złącze główne. Już właściwie to jest tyle połączeń. Ja będę próbował zachować fantoma w niezmienionej formie, ponieważ chciałbym też korzystać z oryginalnych pakietów, póki działają. W związku z czym będę próbował upchnąć tą elektronikę z powrotem do płyty czołowej w taki sposób, żeby po zamknięciu całość trzymała mi pakiet w środku. I tak oto wygląda gotowa przeróbka. Mam sobie zbliżenie. I mamy. Tutaj podłączamy minus zewnętrznej baterii, plus zewnętrznej baterii jest przylutowany do tego zacisku. Ten zacisk pozostaje oryginalnie przylutowany do płytki. Zobaczmy, jak gotowa przeróbka wygląda. Żadna wielka mycyja. To połączenie zostaje oryginalnie. To jest odcięty kawałek dolnej płytki, tak żeby zachować złącza komunikacyjne i złącze główne. Zostawiłem sobie tutaj element ze ścieżkami, żeby móc się dolutować z przewodem, który połączyłem zgodnie z wcześniejszym opisem z dwoma ostatnimi przewodami taśmy. Pierwsze cztery zostały zlutowane ze złączem balansera. Plus zewnętrznej baterii, jak już wspomniałem, do dolnego zacisku. Minus tutaj, gdzie poprzednio był kabelek łączący górną płytkę
z minusem pakietu na dolnej płytce. I to jest cała wielka przeróbka. Żeby mi to wszystko ładnie pasowało do Phantoma, korpus baterii został ścięty praktycznie do minimum, tak żeby licował z pokrywą czołową, czyli po złożeniu skoczyło. Teraz powinno pasować. Tak. Po złożeniu i włożeniu w obudowę wystaje praktycznie tylko złącze baterii. Cała reszta licuje z krawędzią pokrywy. Z boku został wycięty otwór, w którym będą wychodziły zarówno kable elektroniki, jak i kable pakietu. Teraz jak wygląda procedura upychania tego do Phantoma? Mamy tutaj naszego staruszka. Jak widać, Multistar 5200 pasuje idealnie. Zapinamy nasze złącze balancera. Kabelki upychamy z brzegu do środka. Tam jest dużo miejsca, więc na pewno się zmieszczą. Główne kable dajemy do dołu. I całość widać, że się zgłasza. Przed włączeniem koptera oczywiście trzeba połączyć zaciski baterii i przerobionej płytki. I można próbować włączyć. Jak widać, komputer normalnie się uruchamia. Czasami może się zdarzyć tak, że po podłączeniu w pełni naładowanej baterii otrzymacie tylko 2,5, czyli ta migająca, kreski baterii. Takie coś się dzieje, jeżeli elektronika zostanie odłączona od baterii na dłuższy okres czasu, lub też jeżeli są znaczne różnice między tym, co ona sobie zapamiętała, a podłączanym pakietem. Przynajmniej jeżeli chodzi o napięcie cel. Wtedy elektronika przyjmuje, że jest mniej więcej w połowie i wyświetla tylko 2 kreski i trzecia migająca. Niezależnie od stanu naładowania pakietu, który włożyliśmy. Jak temu zaradzić? Wystarczy podłączyć na chwilę ładowarkę bądź inne źródło prądu do głównych zacisków naszej przerobionej elektroniki, tak żeby rozpoczął się proces ładowania. Wtedy balanser, który znajduje się w inteligencji tej naszej baterii, wykryje, że cele naszego nowo założonego pakietu już są naładowane, pomryga chwilę i się wyłączy. Wtedy można z powrotem podłączyć kopter i powinniśmy dostać wszystkie 4 kreseczki na starcie. Także tak to wygląda. Co do czasu lotu, testy wkrótce.